Siema, jestem Bizonej, a to jest Wolfenstein. Ja chcę ukraść złoty pociąg, więc klikam ten piękny przycisk, który przyciągnie przeciwników, więc... Okej, no tu tu mnie nie znajdą. Ogólnie w poprzednim odcinku skoczyłem gdzieś między jakimiś skrzynkami. Oj. Strzelba tutaj? Dziękuję bardzo. Granatę! Nawet gościu nie wiesz, gdzie ja jestem, a ty już granatę rzucasz? Nie wejdziesz tutaj, durniu ty jeden. Jak cię strzelę w ten kask, to ogarniesz się. Wow! Wow! Gdzie to widzę? O mój Boże, czy ja tam widzę tego? Super soldata? Nie, co ja robię? Nie ten tryb! Ja ci dam, ty dziadu. Bam! Wow! Wow! Następny super soldat. Ej, słuchaj, stary. Wow! Słucham? Spokojnie, stary! Jak mnie przez... Skąd? Jak oni tutaj wleźli? Dopiero co było zamknięte, panie! Noc jest, kurde, co jest, kurde? Ej, skąd się wziął? Zrespawnował się w drzwiach? A, chyba, że tutaj, no tak, przecież tutaj można przejść! Wszystko jasne, dawaj mi granat! I wyskakuj z... Majtasów, co? Nic nie mówiłem. Wszystko jest w porządku, wcale się nie stresuję. Wcale tutaj nie jest pełno super soldatów. O mój Boże. Co to jest? Transformers? Nie to! Nożami w tego rzucić? O, nóż! Jak go dorwę nożem, to się gościu po prostu zesra ze strachu. No kurde, nie dorzucę! Nie, no se chyba jajca robi ze mnie, nie? Weź go traf w końcu. Gdzie ten granat poleciał? W kosmos chyba. Wow! Spokojnie, panowie! Spokojnie! No biegnij, stary! Co ty zapomniałeś, jak się biega? Nie oglądałeś Forrest Gumpa? Stary! Biega się kompletnie inaczej. Uwaga! Ten! Tam jest super soldat. Nie wiem, co to jest. Może super, ultra, uber soldat. A, bo te dwa tutaj koledzy, ci dwaj koledzy, którzy tutaj byli poprzednio, to... Myślałem, że to oni są super soldatami, ale nie, Transformers się pojawił i po mnie już. Dobra, no gościu jakby mnie szuka, nie wiem, na jakim peronie, ale na pewno nie tam, gdzie jestem. Dwóch ich jest? Chyba se ktoś, kurde, ze mnie kpi, to są bracia Mroczkowie w super, ultra, uber zbroi? Tra la 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 la. Potrzebuję... no to dupa. A ja bym tak po prostu uciec. Dawaj, spadaj! Woo! No i co? No i środkowy palec w nos macie. W sensie, w nos? Kurde, w mojej głowie brzmiało to lepiej. W nos? Środkowy palec w nos? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, ja? Yeah? Sailors, get in the way. Bang, bang, soda pop. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. Wyszczelą mnie w kosmos, nie! Elon Musk, przestań! O, już jestem. Aha, przeciwnicy. Panie dowódco, ma pan dziurę w klacie. O, wow, ulepszenie strzelby odłamkowy? Co to jest? No, to strzelba. No dobra, zaczynamy, proszę bardzo. Uwaga. Podkręcaj tutaj elegancko, po pierwsze, boom. Robię speedruna. Okej, okay, pam. Uwaga, pa. Pa. Pup. No po. Jop. Gościu się drze. Ej. Ta, eins, zwei, drei, wybieraj. Gin, ja pierdzielę.
Gdzie ktoś się darł? Miał być... Co tu się... A, ja ci dam, Achtung! Ty też jesteś Achtung. Jaka gręgolada. Widzisz, stary? Załatwiłem cię... Ty dziadu jeden, ty. Załatwiłem ci pistoletem wyciszonym. Trzeba było tyle hałasować? Mogłeś żyć. W sensie, nie pożyłbyś zbyt długo, ale mogłeś, okej? Okay? Udawać, że nie zajmę się tobą później? Wystarczyło po prostu w ten sposób myśleć. Ja bym tutaj po cichutku cię załatwiła, tak? No masz więcej dziur po kulach, niż powinieneś mieć. No dobra, to idziemy do góry. Okej, okay, spokojnie. Mam mało amunicji. Halo? Nie ma tu jakiś skrzynek? Uber buber? Czy coś? Uber bubel. Okej. Okay. Dawaj mi wszystko. Wow! Uwielbiam po prostu, jak ci przeciwnicy się wywracają przed śmiercią. Takie... Ostatni taniec! Jestem Elvis Presley Uber Strabe. No i cyk. Torpedownia. O, pokaż mi. To jest bardzo ciekawe. Okej. Okay. Otwieraj. Kręć tym kółkiem niczym. Karol Krawczyk kręcił tym. Żołnierz marynarki? Żołnierze specjalizujący się w walkach na morzu posiadają standardową broń i lekki pancerz. Wow, ale ta mina, nie? Ta mina. Gościu wygląda, jakby był z jakiejś gry sprzed, nie wiem, ze starego Wolfensteina, nie? Taki graficznie trochę tak. Nie? Okej, okay, dobra, nieważne. Ładuj, masz 20 pocisków. A. Powiem szczerze, jakby zrobili taką grę jakby skradankową z właśnie na silniku Wolfensteina, nawet taką jak teraz, tylko po prostu by ją dostosowali do dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o grafikę, chociaż nadal się Wolfek trzyma dobrze, ale no to by było nawet fajnie, nie? Może sobie po cichu załatwić przeciwników, na głośno, na średnio, no, wysmażone, wow. Powolutku. Au! Przepraszam! Uwaga. Ej! Co się... O, dobra, zbiłem wszystko. Kościu chyba mnie. Któryś tam... A, nikogo nie ma. Dawaj mi noże, dawaj mi wszystko. Dawaj, jestem na ubocie. No, jestem w robocie. Proste, nie? Powiem szczerze, jest tutaj dosyć niebezpiecznie. Po co to zebrałem? To jest nadmiar energii. To mi jest w tej chwili niepotrzebne, ale... Okej, okay, skoro zebrałem, to to... to to biorę. Dawaj mi granat, dziękuję bardzo. Wsadzę sobie go pod pachę. Ja ci dam! Achtung, Achtung, Arbeit! O! Gościu się kurde zbagował. Czy to jest jaja robi, że gościu się po prostu zbagował? Ej, ty kurde durniu, ja masz jeszcze takiego karniaka w plery. Po prostu przebiegli obok mnie i mieli mnie kompletnie w dupie. Ale jaja. Powiem szczerze, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Aż jestem zaskoczony. O, złota taca. Proszę bardzo, ale wszędzie muszą wpierdzielić tę swastykę, nie? Normalnie to jest ich znak rozpoznawczy. W sumie to jak najbardziej prawda, nie? Nie wiem, niektórzy mają napisane IKEA, a niektórzy mają swastykę. No i co poradzisz? No co poradzisz? No to są kurde Niemcy, nie? No nie przegadasz ich, nie? Im. Dobra, wychodzę dalej. Mam tylko dwa pociski. Dwa pociski załatwią 10 przeciwników. Oglądałem Deadpoola. Wiem, że dam radę. Krieger? Jestem. Oho, walka z bossem jak nic będzie. Pamiętnik ramiony? August 9th, 1941. The Nazi appears to be highly gullible. I learned this as I pretended I was drowning and he dove in to save me. Body armor and all. I had only to apply the gentlest of pressures to push him down until he stopped struggling. I am pregnant. It's not showing, but I think mother suspects. I've decided to find an apartment for myself. Czy ja tego już nie słuchałem? Chyba raczej nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wychodzę czasem w takich momentach z tej gry, że nie wiem, jak go to zapisuję. Wow! Hibernacja?
Hiberubernacja. Wow. O, coś tam słyszę niedobrego. Ale weź mi tutaj, daj te dwa karabiny. No stary, no co myślisz? Co ty sobie wyobrażasz? Ja pie... Co to jest? What? O kurde, sznela, ulelelelele, babka z wesela, ta-ta-ta-ra-pa. Dobra, robię tak. Czy ja sobie podładowałem broń? Ej, jest gitara. Pa 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 pa. Wypierdzielej z drogi. Hal. Oj. A co tu się stało? A no tak. Umarłeś. I to... Wow. I sztyrin. I sztyrin. O kurde, nie mam już jak podładować tego. Hej. Dawaj, ładuj. Ta 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 ta. O, idzie tutaj, bo przestał strzelać. Idzie tutaj. A no masz. Cyk. Wow. Jakieś kulki. To jest pistolet na kulki? Kogoś porąbało? Czekaj. Wychyl. Wychyl łeb. Iż binda. Ła, dobra. Dobra, ładuj. Dawaj. No ładuj, że to wiem, się obróciłem, no ale to tak bywa czasem, nie? Uwaga, biorę taką szczelbę, szczelba. Szczelba. Uwaga, idziemy. A, za, zong. Zong, dong, dong, dong. Bang, bang, bang. Bang, bang. A ty co tu robi? Ojej, o kurde. Ale gość miał hełm, który mu tylko pomógł przez sekundę. O. Wow! Stary Acey! O mój Boże, ale dobre to jest, naprawdę. I tak stoją, niektórzy nawet biegną w miejscu. Ale kocham tę grę. Z przyjemnością ogram poprzednika, czyli Wolfenstein Return, coś tam, Castle? Tego nigdy nie, w tamtą część nigdy nie grałem, w ogóle żadnego Wolfensteina nie grałem, ale to już mówiłem, więc nie będę powtarzał 10 tysięcy razy, bo to kogoś może wkurzać, okej? Okay? O, tam sobie mogę wejść, bardzo dużo rzeczy tutaj jest, dobra, pokaż mi na pewno tutaj to, ulepszenia energii nie ma, więc mogę na spokojnie sobie iść. Co jest? Kurde frajerze, ej, Stefan! Skądżeś tu się wziął? Kurde, no mam trochę mało HP, nie? Znaczy HP, no, 10 punktów mi brakuje do pełnej. Ilości, ale no pancerz by mi się przydał, a propos. Ajajaj, o mój Boże. Dziennik ramiony, ramiony gdzieś. Ramiony. I have my own apartment two floors above the bakery. I can't have this Nazi baby inside me anymore. It has to come out. I took some pills from my mother's cabinet. They did not work. All they did was make me sick. Okazało się, że sama się wykończysz. Ale cóż, no ale pamiętaj, że to dziecko... O kurde, cholera jasna, jak się zaraz strzelę, blaskowicze, nie będziesz się trzymał. Drabiny, kurde, nie mogę się obracać, pierdziele, nie patrzę tam, nie interesuje mnie to. Czy ja to miałem powiedzieć? Aha, to dziecko przecież można wychować, nie musi być hitlerowcem, nie? Pracy. Wiadomo, że to jest nadal takie dziecko hitlerowca, ale... No nieważne. Ramona writes, September 3rd, 1941. The Nazi appears to be a reckless driver. I learned this after I cut his brake line and his car went over a cliff as he drove down the mountain. I didn't see it happen, but there was a picture in the paper. I had a friend at the university who successfully terminated her pregnancy through consumption of pennyroyal oils. I have written her for instructions. Dobra, a jakby tak posłał pierwszego? Pamiętnik Ramony. Bo wiem, że 9 czym ten puściłem wpis, ale 8 nie, także puśćmy. Ramona writes, July 6th, 1941. The Nazi appears to be overly devoted to his police station. I learned this while tossing grenades into the building. 7 grenades went in, but not a single Nazi came out. Does killing Nazis make me a murderer? Don't know. Don't think so. I'm not a soldier, but this is what soldiers do. And I have to steal myself from emotion, like a soldier does. No, maleńka, jakbyś widziała, ile ja pozałatwiałem nazistów. To kim ja jestem? A jestem Uberstrasse i nie wiem w sumie, nie mam pojęcia, co ja gadam w ogóle czasem. Może lepiej przystanę już, okej? Okay? Przestanę mówić i po prostu Blaskowicz będzie robił wywody na temat swojego życia i tak będzie najlepiej. W sumie to kocham ją. Kocham ją. Fajna dziewczyna z tej Ani jest. No ogólnie to może jak przestanę zabijać tych nazistów. A, myślałem, że tam mogę przejść. Nie mogę skucnąć. Dobra, przechodzimy. Dam AD? A, dam! O kurde!
Jak to zabić od razu? Co to za brutalne w ogóle podejście? O mój Boże, zarąbiliście. No dobra, to idziemy. Na bój. Okej. Okay. Ej, co to jest? Jakie cnac-cnac? Sam jesteś cnac-cnac. Okej, okay, oho. Jak nic, zaraz wyjdą super soldaty i inne kurde dziady. Podładuj. Ma ktoś ładowarkę? Wow! Wow! Kurde! I siup! I siup! I cyk! Boom! Dobra, dobra, stary, przestań. Bop! Wchłonąłem tę kamizelkę, ponieważ jestem super chłonny. Niczym papier toaletowy. Regina. Czemu? Dlaczego? Nie wiem. Ła, ła! Odbijają się pociski. A ty co tak wyglądasz? Aż mi się Stalker przypomina. Wow! Tylko, że tam są przeciwnicy na najwyższym poziomie. Odpal se Stalkera na poziomie mistrzowskim, czy na jaki tam, jaki jest ten najwyższy poziom, masz przerąbane. O, super soldat! Lululu. A ty co tam, frajer? Hanie, krzesuj się, stary, bo umieram! Do widzenia. Dobra, muszę się przedostać naprawdę na bok, bo to jest przerąbane. Dobra, ładuj. Wiem, jestem w beznadziejnej sytuacji, ale muszę poładować ten na wszelki wypadek. Weź zmieniaj ten tryb. Okej, okay, zarąbiście. Okej, okay, gdzie jest super soldat? Jest tutaj. A, Skunen, sam jesteś Skunen. Gain. Trafiam go? O kurde, jestem martwy, jestem po prostu zwyczajnie martwy. Wow, nie. Ta. A, gain, ja ci dam laser krasen. O, leży. O kurde, spadaj stary. Bo inaczej wyjedzie ci ktoś z kopary. Gain, pozycjon. Ja mam tutaj szczelbę, czemu ja ich w ogóle nie używam? Czemu ja nie korzystam z takich dobroci natury? Dokładnie. Awaj, pup. Dziękuję bardzo za te... Papę! O tak, na kolana, dzieciaki. Masz haben, schnella, karuzela. A na tę stronę sobie pobiegnę. Woohoo! Ta, boom! O, pozycjon! Oj, pozycjon! Hehehe! Dobranoc, karaluszku! Oho, robi się coraz gorzej, coś tak czuję. Oj, tak, jak najbardziej. Czasem się czuję, jakby grał w Duma, nie? Znaczy, ja wiem, że to tak jakby się ze sobą łączy. Jakby Blaskowicz jest dziadkiem Doomguya. Ło, jaki fajny ten. Jakie fajne krzesło, takie mikołajowe. Dawaj, ładuj! Zginiesz, frajerze, zginiesz tu. Dobra, pozycjon, zaraz mi rzucą tutaj granatę. Jak nic. Uwaga, dobra. Oj, stary. Dostał zawału, weźcie karetkę. Ambulansę. Czy jak się tam mówi po niemiecku na karetkę? Dobra, ja bym sobie tutaj się schylił. Dawaj, ładuj. Ładuj. O kurde, to był błąd. Dobra, dawaj mi z powrotem szczelby. Kurde, pieprzone pociski, rykoszetują. Da się jakoś zejść tutaj? Czy utknąłem tutaj po prostu w tym miejscu? Jest tu taka szansa. A ty kurde, frajerze, co się dzieje? Oj. Muszę uważać, bo ogólnie... No, może być ciężko. Nie mam już pancerza, więc jestem łatwy do zdjęcia. Do zdjęcia klasowego. Moi koledzy, zawsze się tak z niej bawię. Zawsze bawimy się na prawdziwą amunicję. Każdy przeżyje, nie ma sprawy. Nikomu się nic nie stanie. Aha. Czy ja muszę coś zrobić? Czy to oni to będą przechodzić w nieskończoność? Czy coś w tym stylu? Nie mam bladego pojęcia, ale mogę się z niej troszeczkę pobawić. Chyba nie. Miałem tutaj po prostu dotrzeć. Podnieść boje? Powinno być podnieść naboje. A, to wtedy ma więcej sensu. Boys. O, boom. Dobra, czas powyzbierać tych frajerów. Możemy ruszać dalej. Będziemy gotowi, zwarci i niepokonani. Taki jest plan. A jak zawsze wychodzi z planowaniem, no właśnie nie wychodzi. Przynajmniej w moim przypadku. Proszę bardzo, tancerz numer 10. Proszę bardzo, jakie kocie ruchy. O, dziękuję, proszę bardzo, baletnic. Baletnic, czyli gościu baletnica. O,
tutaj coś jeszcze muszę zrobić? Nie, najpierw to! Najpierw to! Jej! Dobra, teraz sobie podładuj. Jop. Wow! Praktycznie nic nie zużyłem. Tego. Okej, spoko, zarobiście, coś tutaj jest. Ja mam już max HP, ma troszeczkę też tego całego pancerza, czy coś tutaj jeszcze jest, mam max granatów, więc jest chyba okej. Okay. Dobra, klikamy. Czy co tutaj mamy zrobić? Dostroimy radio na RMF FM. Witamy w dzisiejszej loterii. Loterii, która zmiecie was z powierzchni ziemi. Co? Właśnie na RMF FM jest pełno takich dziadostw, nie? Loteria, loteria, to jasne. Smoknij mnie, wy! Cats in the bag. Bags in the river. Keep the channel open, Blazkowicz. We are inbound. Tracking your signal. You know what you have here, Captain Blazkowicz? This is the Eva's Hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. There's a nuclear cannon on this boat. Correction! Our nuclear cannon. Backbone on this here magnificent fucking U-boat, Captain. I'll give him that. Took the decryption keys to the nuclear cannon to his grave. It won't fire? Well, not the nuclear warheads, no. There I was, planning to ram a big proper atom bomb down Death's Head's throat. So let's find decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored at the Nazi lunar base. U-boat captains are required to learn them by heart. With the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bunker HQ. Ingelach, where are you? Oho, jesteśmy w Warce Przymierza? My father taught me this rhyme as a child. Powtórz, bo nie rozumiem. Wow, jasne. Ale ta wygląda Subnautica. Zajebista. Nie, ja po prostu ze strachu ratowałem. No dobra, ja pierwszy, no przesuj się dziadku, zastawiasz tylko drogę. Ciekawe, jakieś takie wyryte rzeczy są na tym. Ciekawe to wygląda, może to jest jakiś tajemniczy artefakt, który zamieni nazistów w zombie. Pop! I cały świat zniszczony. Tak. Już? Czekajcie, panowie, mogę iść odczynać? Nie ma nóg. We had begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For the time, there was hope. Till the Nazis dropped the atom bombs. Well, there was no hope then. I remember when the Das Yuchid would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open. And now, I think we may be the last to visit. Here we are. But let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meisters, just step inside. Yeah? There's a transition chamber, the main hall. Wait, what do you mean, warning? Wow, dziadku, weź mnie, nie ma co. Wow! Oczywiście. Cymbał stary na niebie, co robi? Aha, no tak. Oczywiście, no ty kurde mądralo, rudy dziadu. Push the button. No dobra, nie mam wyjścia. Dawaj, cykaj. Pip, winda. Ty proszę czekać. Wow. Ja pierdzielę. No i witam w... Wow. W bazie. BJ w stroju nurka? Skafandry nurkowe. A, super, zarąbista postać. Skafandry nurkowe, będące na wyposażeniu nazistowskich ubotów, znoszą niezwykle wysokie ciśnienie. Posiadają też duży zbiornik z tlenem, wystarczający na kilka godzin.
Siup, siup, stary, ale po co ty lepiłeś? Po co ty lepiłeś? Very, very good place. Powerful. That's magnetic research. That's... No, to trochę jakbym grał w Assassin's Creed. Jesus. Weź się z... What the hell is this thing? This is the secret vault out there. Now, first, we need to activate the magnetic fields and create an entryway. This machine here, it controls the electromagnetic fields. Yes. Weź pójdź jakąś muzykę, nie wiem. Okay, are you ready, Ingle? Już się jak DJ. 1, 2, 3, go! Wow! Dosłownie, gościu go jak DJ. Dobra, idę, mam to gdzieś. Ale czekaj, to się chciałem zobaczyć. Wow, a jakby tak tym obrócić? O, proszę bardzo. A jakby tak strzelić w środek? Stało się dosłownie, dokładnie to, co mi się wydawało, czyli nic, okej? Okay? A myślałem. Myślałem, że... Tak już po prostu rzuciliśmy to? Dobra, dobra, stary. Trzeba było sobie kupić własny. This is Das Yuchat Prism to make your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing. Obniż platformę. Aby dotrzeć do platformy, muszę naładować cewki magnetyczne. Potem opuszczę platformę, zabiorę resztę i dotrzemy do tajnej skrytki. What kind of place is this? This is an ancient place. No dobra. Mam w to strzelić? Nie. Nie chcę marnować tego. Jakby on mi coś powiedział, ale... Dobra, sekunda. Dobra, dobra, już strzelam, okej? Okay? Boom. Wow. Wow. A, czy to jest zagadka? Nie, to jest po prostu, są po prostu schody. Ale jaja. A jest opcja na ładowanie tego, tej giwery? Zarąbiste to jest. Simpson, sam jesteś Simpson. Chyba już rozumiem, o co chodzi. Ogólnie ja tam mam wejść i potem wszystko poobniżać, czyli po prostu mogę sobie iść tutaj elegancko i będę sobie potem nawet skakał. No tak, przecież to jest kurde proste, ja po prostu nie wiem. Wydawało mi się, że ja muszę to wszystko włączyć, dzięki czemu... O kurde, to się cofa. Cicho! I spadłem. Klikaj mi tutaj. Przechodzę po tych schodach i nic mnie nie zatrzyma. Dawaj, cyk. Po prostu chcę przejść dalej. Chcę dotrzeć na miejsce. Nikt mnie nie może zatrzymać. Dawaj, ładuj. Ładuj, 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 ładuj. Ładuj. O, elegancko. Jestem prawie, że na górze. No i co teraz tutaj? Wow! Dobra, opuszczam to. Czemu to jest w powietrzu? Aha, nie, to nie jest w powietrzu. Wow, co za magia? A, tutaj. Po co, żeś mnie wyzywał, stary dziadu, że nie wiem tego rozwiązać. A teraz jestem człowiekiem czynu. O Boże. Szybciej! Trzeba było tyle nie siedzieć na dupie, to byś miał teraz mocniejsze plecy. Simpson, jak ja ci kurde zasadzę kopara do tego Simpsona, to zobaczymy. Normalnie takie kurde rzeczy, jakieś takie filary kwadratowe, nie wiem, pięciokątne, ja to widziałem chyba w Asasynie jakimś. Dobra, dobra, zaraz, mój strzelenie, to jest jak ten mroczny elf z tego, ze Skyrima, który tam z tego zadania ze złotym szponem. A, wypuść mnie, wypuść mnie, a, zabita, zabita. Tak co 5 sekund, to jest ten sam tekst. O. Bolis jest znowu... Aha, okej, czyżby ktoś tutaj rodził? Ktoś by się spodziewał takiego rozwoju akcji? Ja nie. Telenowela. Ramona jest w ciąży i teraz krwawi. Bo no, zarała się leków, które miały jakby dziecko. Ale jednak coś nie pykło. Albo pykło, nie wiem. Za bardzo się nie skupiam na tym. Magazyn Dat i Hund. Wow, podwodne magazyny Dat i Hund? Przez stulecie pozostawały ukryte przed światem zewnętrznym. Zawierają one niewiarygodne technologie, niemal nie mieszczące się w głowie reszcie ludzkości. To prawda, co to jest? Zabawka, robot? Złote.
No, powiem tak. Jest. Co ja zdobyłem? Opuśćcie tam. Nie! Co to jest? Nie wiem, ma coś klikać, tak? O! A, korona! Ojej, na moją głowę. Nie mam pojęcia, nie wiem, to kliknę? Czy to wszystko się będzie świecić, jak to wcisnę? Nie wiem, czy to jest dobrze? To jest z drugiej się świeci, więc chyba jest dobrze. Tego nie mogę kliknąć, czuję się jak w Skyrimie, nie? Ja pierdzielę, gdzie ja zawędrowałem? A dawaj to. To jest ten rdzeń fuzyjny z Fallouta. A, zrąbałem! Czyli dobrze robiłem wcześniej. Cicho! Dawaj to. To wygląda jak jakaś mieszarka do sosu czy coś. Ja też jestem pod wrażeniem i spodziewałem się, że dotrę kiedykolwiek w takie miejsce. Dawaj! Cyk! Ooo! No teraz na przykład to. Ooo! A to na przykład. I uwaga! Niech się stanie magia. No chyba, że jeszcze coś gdzieś mam tutaj kliknąć. Jej! Zaktualizowano mapę. To znaczy? Aaa, dawaj. Co ja robię? Co tu się dzieje? Ulepszenie laser crafteru, przenośny reaktor? Co? Ja tak se klikałem, bo... Co? Laser Kraftwerk został wyposażony w moduł przenośnego reaktora, który powoli ładuje akumulator bez konieczności podłączania do stacji zasilania. Zarąbiście! No i to jest to. To jest progres, proszę Państwa. To jest progres. No cóż, ruszymy dalej w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie. No i co? Siemano! No, ale to w następnym odcinku. Poczekaj sobie, stary, okej? Okay? Ja tutaj mam, kurde, inne rzeczy do roboty. Na przykład, wiesz, chcę sobie troszeczkę pospać, okej? Okay? No właśnie. Blaskowicz też musi spać. Siema.